Dzień dobry, nazywam się Marek Stefan i zapraszam na debatę miesięcznika Układ Sił Tajwan o krok od wojny. Zanim przejdę do przedstawienia moich znakomitych gości oraz do tematu dzisiejszej debaty, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do subskrypcji naszego kanału, do kliknięcia tego dzwoneczka przy filmiku, a on pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi naszymi nagraniami na kanale, które pojawiają się co tydzień. Zachęcam także do zakupu najnowszego numeru miesięcznika Układ Sił. Tematem najnowszego numeru będzie polityka zagraniczna Chin, relacje Pekinu z różnymi mocarstwami regionalnymi. W numerze między innymi wywiad z panem profesorem Bogdanem Góralczykiem w objęciach Chin o relacjach tajwańsko-chińskich, tekst doktora Roberta Czuldy o modernizacji chińskiej marynarki wojennej. Tomasz Rydelek napisze o relacjach państw Zatoki Perskiej z Chińską Republiką Ludową. Doktor Jacek Bartosiak napisze z kolei o wojnie, możliwej wojnie na Pacyfiku. Marcin Krzyżanowski podejmie z kolei temat relacji Iranu z HRL. Paweł Pokrzywiński przybliży kwestię relacji między Izraelem a Chińską Republiką Ludową. I last but not least, Marek Budzisz na swój ekspercki warsztat weźmie trudne relacje między Moskwą a Pekinem. O niepewnej przyszłości Tajwanu, strategicznej sytuacji w cieśninie tajwańskiej oraz o potencjałach militarnych obu stron i możliwym konflikcie, scenariuszach jego przebiegu, porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, którymi są pan dr Jacek Bartosiak, założyciel i właściciel Strategy and Future, autor książek Pacyfik i Eurazja o wojnie, wydanej w 2016 roku, a także Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju z 2018 roku i ostatnio także Przeszłość jest prologiem w 2019 roku. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, witam serdecznie. Pan Paweł Berendt, analityk do spraw obronności i Dalekiego Wschodu, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego, współpracownik Instytutu Bojma oraz Nowej Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witam także pana doktora Roberta Czuldę, adiunkta Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, byłego profesora wizytującego na National Chang'e University w Taipei, współpracownika Fundacji Pułaskiego Atlantic Council, portalu Defense24 oraz miesięcznika Układ Sił. Witam serdecznie. Dzień dobry. W 2020 roku chińskie siły powietrzne naruszyły tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej najwięcej razy od 1996 roku, czyli od słynnego kryzysu w cieśninie tajwańskiej, który zakończył się interwencją amerykańskiej grupy lotniskowcowej w tej części świata. Tajwańskie siły powietrzne musiały interweniować blisko 300 razy w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej ze strony chińskich sił powietrznych. Obserwowaliśmy manewry z udziałem chińskich grup lotniskowcowych, amerykańskich grup lotniskowcowych, które także nie miały precedensu w tej części świata wcześniej. Ruchom wojsk i ćwiczeniom z kolei towarzyszyła coraz bardziej wojownicza retoryka chińskich przywódców. Xi Jinping mówił o tym, że chińska armia musi być gotowa do wojny, natomiast niedawno rzecznik chińskiego MON-u w styczniu bodajże stwierdził, że niepodległość Tajwanu oznacza wojnę z Chińską Republiką Ludową. Biorąc to wszystko pod uwagę, napięcia między Tajpej i Pekinem przybierają na sile. Jak zatem wygląda geostrategiczna sytuacja wokół Tajwanu i w Azji Wschodniej w lutym 2021 roku? Poproszę o wypowiedź pana Roberta Czuldę, około 5 minut. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za to pytanie na początek. To sytuacja niewątpliwie obecnie jest dużo bardziej napięta niż w przeszłości, co wynika przede wszystkim z działań chińskich, bo tutaj Chińczycy tworzą dynamikę tego napięcia i to oni są w tym momencie stroną rozgrywającą. Jest to świadoma decyzja Pekinu, co oczywiście wynika z szeregu powodów, między innymi z takiego, że w ostatnim czasie Chińczycy stali się generalnie dużo bardziej ekspansywni na różnych płaszczyznach i tutaj wokół Tajwanu jest to jakby naturalna konsekwencja tej polityki. Po drugie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trzeba pamiętać również, że Chińczycy mają obecnie największe możliwości do działań zbrojnych, nie wojennych, ale do demonstracji siły niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ modernizują swoje siły
zbrojne i teraz są w stanie to robić. Kilka lat temu jeszcze ta dysproporcja, porównanie sił, balans sił pomiędzy Chińczykami a USA był no, raczej na korzyść Amerykanów, czy właściwie był na korzyść Amerykanów. Obecnie Amerykanie są słabsi niż byli w przeszłości, natomiast Chińczycy są silniejsi, więc to również napędza te działania chińskie. Chińczycy, o czym także będę pisał, o czym pan także wspomniał w kolejnym numerze magazynu, modernizują między innymi siły morskie, tworzą również tworzą także piechotę morską. No i zgodnie z takim starym stwierdzeniem, gdy masz młotek, to wszystkie problemy wyglądają jak gwoździe, więc skoro Chiny mają bardzo silny oręż, instrument wojskowy w ręku, to naturalnym jest, że mają taką pokusę, żeby z tego instrumentu korzystać częściej. Tym bardziej, jak powiedziałem wcześniej, Amerykanie są słabsi, mają także poza problemami wewnętrznymi także inne priorytety wojskowe, więc coraz trudniej przychodzi Amerykanom być obecnym w rejonie Tajwanu. Niechętnie wpływają już do ciśniny tajwańskiej, ponieważ także na Morze Żółte na przykład, ponieważ no, Chińczycy protestują i teraz mają już środki, żeby Amerykanów zatrzymać. Więc tak jak powiedziałem, to jest głównie w tym momencie decyzja chińska, żeby te napięcia eskalować. Wydaje się, że Chińczycy zmierzają do powolnego wchłonięcia Tajwanu w jakiś tam sposób. O tym będziemy pewnie mówili, jakie te scenariusze mogą być. Chińczykom kończy się do pewnego stopnia czas, ponieważ 2049 to będzie setna rocznica powołania Chińskiej Republiki Ludowej. Więc co to się wydaje, że to jest aż 20 lat, ale w polityce 20 lat jest to właściwie niewiele, więc ten czas szybko zleci, a także jeżeli spojrzymy z perspektywy samego przywódcy Chin, Xi Jinpinga, jemu też się kończy czas, bo też nie będzie przyrządził w nieskończoność i na pewno chciałby być tym politykiem chińskim, który no, zakończy już ten okres, nazwijmy to zgodnie z tą propagandą chińską, podzielenia Chin, żeby to on był tym politykiem, który dokończył zjednoczenia wszystkich ziem chińskich. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jacek Bartosiak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozwolę sobie zaglądać też do notatek, bo uważam, że ta debata, którą teraz będziemy mieli, jest bardzo ważna i Tajwan może rozstrzygnąć kwestię wojny wręcz światowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A w szczególności gra wokół Tajwanu, obym się mylił, może przypominać grę wokół Czechosłowacji w roku 1938. Przed II wojną światową. Zatem Tajwan jest głównym miejscem, gdzie może wybuchnąć konflikt światowy, który może wciągnąć cały świat. I teraz zastanówmy się nad kilkoma poważnymi rzeczami. Już w czerwcu 2020 roku admirał Stavridis, który był szefem SACUR, szefem NATO, jako były szef NATO, wypowiadał się, że w roku wyborczym amerykańskim, 20, istnieje 25% szans, że wybuchnie wojna o Tajwan między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Przyznajcie Państwo, że o ile mamy już 2021 rok i wojna nie wybuchła, to jest to mało uspokajające, że jest tylko albo aż 25% szans, a ja uważam, że teraz w 2021 roku, drugim i trzecim będą jeszcze większe szanse, że wojna może wybuchnąć, dlatego że prezydent Biden nie widać, jakby miał spójną strategię radzenia sobie. A strategia radzenia sobie z tym nie polega na tym, jak na papierze wyglądają siły zbrojne USA, tylko w drabinie eskalacyjnej oraz w koncepcji odstraszania Amerykanie muszą przyjąć mądrą strategię, która nie eroduje ich wiarygodności. Ja póki co nie widzę tej strategii. W szczególności tą strategią nie było to, co robił Trump i Pompeo. Mianowicie wyglądało to na... W związku z tym, że Amerykanie i Chińczycy walczą o sprawczość w systemie światowym, więc Tajwan jest też pewnym polem, pewną domeną rywalizacji, tak jak 5G i inne sprawy. Przy czym akurat Tajwan jest blisko Chin i Amerykanie nie mają dobrych opcji, jak stanąć, zresztą zaraz o tym będę może mówił, może później jeszcze będzie możliwość, jak stanąć do obrony Tajwanu. I tak naprawdę Chińczycy są gospodarzami eskalacji tej sytuacji i zaczęli to eskalować. A Pompeo postanowił gasić już pożar tlący się benzyną. Przypomnę, że jest niejasny status Tajwanu międzynarodowy z punktu widzenia tego, czym jest Tajwan, a czym są Chiny kontynentalne.
A Pompeo zaczął podgrzewać kwestię niepodległości, zaczął, a jednocześnie nie miał blisko pompy do gaszenia, żeby kontrolować drabinę eskalacyjną, bo amerykańska projekcja sił na zachodni Pacyfik, w szczególności na Tajwanu, jest za słaba w tej chwili, żeby stworzyć wrażenie w Pekinie, że Amerykanie kontrolują drabinę eskalacyjną sytuacji. Tak jak kontrolowali właśnie w latach 90. przepowiadając ciśnienie tajwańskie. Oczywiście tutaj na zachodzie albo w Polsce myślimy, że kontrolują, bo wszędzie Amerykanie kontrolują od 30 lat. Nie tylko ja stawiam taką tezę, ale najnowsze raporty instytutów amerykańskich wskazują, że Amerykanie nie kontrolują drabiny eskalacyjnej, zwłaszcza w scenariuszu konfliktu o Tajwan. Bo można sobie wyobrazić kilka podstawowych rzeczy. Otóż mówię, tytułem wstępu można tylko powiedzieć, że Tajwan nie jest żywotnym interesem Stanów Zjednoczonych. Każde państwo ma swoje żywotne interesy, jest pewna hierarchia. Dla Chin to jest żywotny interes, bo legitymacja partii komunistycznej, jedność Chin oraz wyjście na Pacyfik są życiodajnymi interesami państwa chińskiego. Tak. W związku z tym jakikolwiek status zakłócony, a on był ciężko negocjowany przez Nixona i Chińczyków, jaki jest dokładnie status Tajwanu, stąd ta niejasność, czym jest Tajwan i pewna ta niejasność była utrzymywana, powoduje, że dla Chińczyków jest to bezpośrednio interes żywotny państwa chińskiego, a dla Amerykanów nie. Oczywiście znajdują się tacy eksperci, co powiedzą, że każdy centymetr kwadratowy ziemi na Bliskim Wschodzie jest żywotnym interesem Stanów Zjednoczonych, ale nie jest. I tu w związku z tym zachodzi percepcja wagi, a zatem scenariuszy radzenia sobie z tą sytuacją. Do scenariuszy mogę zaraz też przejść, ale tytułem tego wstępu tylko zasygnalizuję. A Chińczycy nie muszą dokonywać desantu na Tajwan, żeby osiągać swoje cele strategiczne, nie muszą zajmować Tajwanu. Wystarczy, że w dobie pandemii ogłoszą strefę kwarantanny wokół wyspy Tajwan i że będą zawracać wszystkie statki, okręty oraz samoloty z przestrzeni powietrznej. I Amerykanie nie mają dobrego pomysłu na to. I nie, bo będą musieli złamać tą kwarantannę, a kwarantanna jest zgodnie z prawem międzynarodowym dopuszczalna. Na dodatek status prawny Tajwanu jest niejasny. Amerykanie również nie zobowiązali się do obrony Tajwanu przepisami swoimi z Tajwanem, tylko do pomocy obrony Tajwanu. Mało tego, nie wiadomo jakby zareagowała Japonia, czy to też jest żywotny interes dla Japonii. A bez Japonii taka wojna o przełamanie kwarantanny, nie zajęcie Tajwanu, tylko przełamanie kwarantanny, to zmienia układ sił, jest niemożliwa. Amerykanie chyba nie mają rozpoznane, jak żywi Chińczycy, Japończycy są do tego, żeby wejść w wojnę o Tajwan. Na dodatek, jak Amerykanie mieli to by robić, gdy bardzo daleko jest dokonywać projekcji siły z samolotami w kierunku Tajwanu, z odległych baz, czy z Okinawy, czy z Guam amerykańskich, a lotniskowce nie zapewnią tego. Nierealistyczny jest scenariusz odwojowania przestrzeni powietrznej Tajwanu, bo przypłyną lotniskowce, bo Chińczycy stworzyli system antydostępowy bardzo skuteczny. Nie spotkałem się jeszcze z racjonalnym planem administracji amerykańskiej, który sprowadzałby się do na przykład takiej konstatacji, że nie chcemy wojny nuklearnej z Chinami i demonstrujemy zdolnościami, że nie szukamy wojny nuklearnej. Nie chcemy wojny z mainlandem chińskim, nie będziemy bombardować. W wypadku takiego limitowanego konfliktu nie chcemy bombardować i strzelać do celów w chińskim hinterlandzie, na przykład w Pekin. I to pokazujemy, te zdolności, żeby nie eskalować, ale jesteśmy gotowi na wojnę o złamanie kwarantanny, o blokady morskie i tak dalej, tylko limitowanej. Sojusznik japoński też jest gotowy na to, plus od razu zrobimy tak, że na przykład nie będziemy spłacać wam, Chińczycy, obligacji Skarbu Państwa USA w wypadku, bo tak by było, na pewno, gdyby cokolwiek się zaczęło dziać tam, to Amerykanie przestaliby płacić dług Chińczykom, co by wpędziło w świat spiralę galopujących wojen finansowych pomiędzy różnymi obszarami. I to byłoby niekorzystne dla Chin, bo Chiny chcą mieć otwarty system globalizacji. Ja nie spotkałem się jeszcze z taką twardym planem Bidena, jak do tego doprowadzić, ale to tylko tytułem wstępu, jeszcze mam nadzieję, będę mógł się wypowiedzieć. Tak, oczywiście do tych wszystkich kwestii powrócimy. Na koniec tej pierwszej rundy poproszę o zabranie głosu pana Pawła Berenta. Może mówiąc od siebie i też komentując, co moi poprzednicy powiedzieli, niejasny status Tajwanu międzynarodowy jest w dużej części
winą i Chin, i Stanów Zjednoczonych, bo powiedzmy sobie szczerze, Nixon stawiał jako jeden z warunków uregulowania statusu Tajwanu, kiedy rozpoczynał rozmowy z Chińską Republiką Ludową, co Chińczycy rozegrali tak, że doprowadzili do tego, że sytuację mamy taką, jaką dzisiaj. Co wówczas było traktowane jako pewną furtkę i tak na dobrą sprawę do dzisiaj jest furtką dla Chińskiej Republiki Ludowej. No, pamiętamy, że Tajwan to oficjalnie jest Republika Chińska. Ogólnie w zakresie retoryki czy stosowanych argumentów, stanowiska nic się nie zmieniło. Tego, co mówi Pekin, to wszystko jest to samo, co było w trakcie trzeciego kryzysu tajwańskiego, co było w latach 80., co było w latach 70. Różnica jest taka, że po ćwierć wieku wracamy do sytuacji równie napiętej jak w połowie lat 90. I tutaj, idąc dalej, sytuacja sama zrobiła się problematyczna dla Chin z prostego powodu. Jeszcze za rządów Hu Jintao, czyli mamy lata 2002-2012, całkiem realistyczną opcją było pokojowe zjednoczenie. To ułatwiał fakt, że na Tajwanie rządził Kuomintang, który nadal stawia sobie za cel pokojowe zjednoczenie obu państw chińskich. Tylko że Kuomintang utracił władzę, a do władzy doszły te opcje może nie tyle niepodległościowe, czy ogłoszenia niepodległości jako Tajwan, a utrzymania niezależności jako Republika Chińska, potocznie zwana Tajwanem. Ze swojej strony Chińczycy, tu już za Xi Jinpinga, pokpili sprawę Hongkongiem. No, krótko mówiąc, i rewolucja parasolek, i wydarzenia w ubiegłym roku pokazały Tajwańczykom, że opcja zjednoczenia pokojowego, nawet jeżeli wchodzi w grę, to nie będzie dla nich tak dobra i nie wiadomo tak naprawdę, jak długo Chińczycy będą chcieli utrzymywać wszelkie wynegocjowane traktaty. No, w przypadku Hongkongu to jeżeli liczymy od rewolucji parasolek, to nie wytrzymało nawet 20 lat. Tak więc z jednej strony Chińczycy nagle stracili partnera do rozmów zjednoczeniowych na Tajwanie, z drugiej strony sami doprowadzili swoim postępowaniem do może nie tyle radykalizacji, co usztywnienia stanowiska tajwańskiego, co zresztą wystarczy wspomnieć wydarzenia też minionego pięciolecia, kiedy parlament miał głosować jedną z ustaw gospodarczych zacieśniających relacje na tym polu z Chińską Republiką Ludową, to skończyło się szturmem protestujących na parlament i okupacją sali obrad przez studentów przeciwnych traceniu niepodległości poprzez bliższe gospodarcze wiązanie się z Chińską Republiką Ludową. I myślę, że w tym momencie mogę zakończyć prezentację tego wycinka pejzażu i przejdźmy do następnych zagadnień. No właśnie, pan dr Jacek Bartosiak wywołał już tutaj temat Japonii. W związku z tym chciałem zapytać panów, jak wygląda sytuacja z sojusznikami Stanów Zjednoczonych właśnie w regionie i ich stosunku do kwestii Tajwanu. W ciągu ostatnich 2 lat Stany Zjednoczone zintensyfikowały zabiegi zmierzające do pogłębienia tej współpracy sojuszniczej w obszarze Indo-Pacyfiku. Obserwowaliśmy próby pogłębienia tej kooperacji w formacie pięciorga oczu, czy w formule Quad, czyli z Australią, Japonią, Indiami także. W tym kontekście właśnie jak wygląda ten stosunek tych największych
największych regionalnych graczy wobec Tajwanu. Z tego, co mówił tutaj pan doktor Jacek Bartosiak, no, stanowisko Japonii nie jest jednak takie jednoznaczne, jeżeli chodzi o Tajwan. I to właśnie od pana doktora Bartosiaka chciałbym rozpocząć tę rundę. Tak. No właśnie, dlatego że gra o Tajwan i gra o sprawczość wibruje w całym systemie bezpieczeństwa Azji, też światowego, z Japonią jako kluczowym jej elementem. I musimy sobie powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, że amerykańska wiarygodność jest testowana codziennie przy wszystkich tych przelotach, przy wszystkich komunikatach, przy patrzeniu na temat tego, co Amerykanie mają w regionie, jak wygląda bazowanie, jaką mają strategię wojskową. Między innymi dlatego sekretarz Esper tworzył kolejne okręty bez podstaw finansowych i Amerykanie wszystkich zapewniają, że mają wszystkiego najwięcej, najlepiej, najmocniej i tak dalej. Wyglądało to w Shangri-La co roku, że Amerykanie opowiadali, jacy to są mocni, tak? No bo wiarygodność daje wpływy i stabilizuje system bezpieczeństwa. Kazus Tajwanu coraz bardziej przypomina mi też kazus Czechosłowacji, dlatego że tak, Czechosłowacja była wielkim hubem produkcyjnym Europy przed II wojną światową, miała całkiem sprawne wojsko i była w łańcuchu dostaw gospodarki niemieckiej. I Niemcy stworzyli sytuację pewnej rewizji gry o równowagę, dokładnie tak jak Chiny teraz wobec Tajwanu, gdzie gwarantem bezpieczeństwa Czechosłowacji była Francja, formalnie zobowiązana, można powiedzieć, że Francja to teraz Stany Zjednoczone, które są mniej związane z koniecznością przyjścia z pomocą, i Wielka Brytania, która chciała zachowania równowagi, ale to nie był życiowy interes Wielkiej Brytanii. Francja prawie była gotowa pójść na wojnę o Czechosłowację, ale Wielka Brytania nie. Czyli to tak jakby Stany Zjednoczone może nawet i byłyby gotowe na pójść, ale Japonia nie byłaby gotowa pójść na wojnę na Tajwan, a bez Japonii to nie ma sensu. I wtedy układ sił się zmienia i raptem Tajwan, czyli wtedy Czechosłowacja, przegrywa. Tak po prostu się to dzieje. A potem następna jest Polska i Gdańsk, czyli wyspy Ryukyu dla Japonii. Tak? I teraz pytanie, jak bardzo jest to Tajwan jest jak bardzo jest żywotnym interesem dla Japonii. Mało tego, jest jeszcze bardziej skomplikowane. Gdyby Japonia zrozumiała, że Amerykanie nie gwarantują w sposób należyty i nie wystawiają właściwych gwarancji bezpieczeństwa realnych, substancjonalnych, a nie gadania pustego, jak Biden skutecznie, nie mają realnych zdolności zatrzymania tego procesu, to Japonia będzie starała się mieć broń jądrową, a to wystarczy przekręcić 4 śrubki w ciągu roku. Najpóźniej w ciągu roku, moim zdaniem, Japonia miała broń jądrową. I to by uruchomiło presję na koncert mocarstw w Azji, gdzie Amerykanie byliby tylko jednym z mocarstw. A to by zagrało na korzyść Chin. Bo system gospodarczy by się utrzymał, byłoby nowych 10 przekazań, tylko ustalonych, jak na Kongresie Wiedeńskim, między koncertem mocarstw. A zatem zwróćcie panowie uwagę, że tu gra, która się toczy już, ona na drabinie eskalacyjnej może iść w dwie strony i w obie strony może być korzystna dla Chin. Bardzo trudno jest skalibrować w związku z tym politykę. Moim zdaniem przed Amerykanami bardzo ciężka decyzja. Podobny status był z zachodnim Berlinem w czasie zimnej wojny, gdzie obiektywnie Amerykanie nie mogli pokonać Sowietów, gdyby ci chcieli zająć zachodni Berlin. I teraz była kilka prób siłowych, tak? Gdzie w tej drabinie eskalacyjnej Sowieci mogli się posunąć podczas kryzysu berlińskiego, żeby nie dostać wojny ogólnoświatowej, tak? No, ostatecznie Amerykanie zrobili to tak, że zagrozili pełną eskalacją wojny nuklearnej aż do Moskwy i Leningradu i to jakoś powstrzymywało. Jednocześnie wojska konwencjonalne były zakładnikiem w zachodnim Berlinie, ale zakładnikiem jeszcze bardziej, to była sytuacja łatwiejsza dla Amerykanów niż z Tajwanem. Straszne to jest naprawdę, bo sytuacja jest po prostu, panowie, bardzo niestabilna w sensie równowagi sił, dużo bardziej w czasie zimnej wojny. Bo do zachodniego Berlina jak gdyby byli przywiązani Niemcy z RFN, którzy byli podstawą wojsk lądowych NATO i bez których w ogóle NATO nie miało sensu. W związku z tym Amerykanie wsadzili tych swoich żołnierzy z zachodniego Berlina, żeby oni umierali jak żywe tarcze. Tak? A teraz nie muszą tego robić Amerykanie i mało tego, to byłoby niedobre, bo mogliby bardzo szybko zostać pokonani Amerykanie na Tajwanie i umierać i nie mogliby wygrać tego.
a świat znalazłby się na krawędzi wojny. Mało tego, gdyby okazało się, że nie są w stanie wyegzekwować Amerykanie złamania tej kwarantanny, albo jeszcze umierają jacyś tam instruktorzy amerykańscy na Tajwanie, no to Rosjanie mogą pomyśleć, że czy Łotwa jest bezpieczna. I czy nie można przesunąć czegoś, albo czy nie zakazać Polsce budowy gazoportów w Świnoujściu, bo przecież to chodzi o układ sił. Więc to jest takie klocki Lego, które się układają. Jest bardzo ważna sprawa i Amerykanie nie mają tutaj dobrych argumentów. To ja myślę sobie, że jedyne, co by Amerykanów ratowało, ale to będzie bardzo trudne, i Tajwan tym samym, poza takim scenariuszem, że Chiny się rozpadają gospodarczo dzisiaj, prawda, partia komunistyczna upada i tak dalej. Czyli jeżeli się utrzymają obecne przesłanki rozwojowe, to jedynym jest tak, że wyraźne wskazanie, że nie będzie wojny jądrowej, nie chcemy takiej eskalacji, nie będziemy uderzać cele w Chinach kontynentalnych, gdyby była wojna, ale jesteśmy gotowi na limitowaną wojnę w określonym paradygmacie, co jest bardzo trudne do zachowania w ogóle, tak swoją drogą, w tych limitowanych wojnach, ale jeżeli tak, to w ten sposób, żeby Pekin myślał, że Amerykanie są gotowi na ograniczoną wojnę o Tajwan, ale nie będą eskalować horyzontalnie i wertykalnie, czyli w drabinie eskalacyjnej równo do broni nuklearnej, ani przestrzennie w Chiny kontynentalne, ale jednocześnie Amerykanie się nie zawahają nie przestać płacić za obligacje chińskie, zablokować przepływ swobodny towarów, złamać no, globalizację, tak? Co byłoby bardzo niekorzystne dla Chin, bo Chiny żyją z globalizacji, Amerykanie już żyją mniej z niej, też żyją z niej, ale mniej. I skalibrowanie wszystkiego naraz, to tak naprawdę to o to chodzi z tym Tajwanem. Natomiast nie wolno wysyłać żadnych wojsk na Tajwan, bo one będą tam sitting ducks. Amerykanie mogą przegrać, Chińczycy mogą mieć pokusę właśnie, żeby pokazać i zniszczyć, zastrzelić, złamać, zniszczyć bazy jedną, drugą i Amerykanie nie mają nic do powiedzenia. Swoją drogą to jest trochę podobna sytuacja jak z nami. Nie aż taka oczywiście, ale to też jak gdyby przekonuje mnie coraz bardziej, że my musimy mieć własne siły zbrojne z własnym systemem świadomości sytuacyjnej i samozadaniowanie się. I być może między innymi dlatego tylu ekspertów w Stanach mówi, że Tajwan musi się zbroić, ale my nie będziemy mu pomagać. I to też jest taka lekcja dla Polaków, że nic nie zastąpi nigdy własnego wojska. Dzięki. Specjalista od Japonii w naszym gronie, czyli pan Paweł Berendt, na pewno też będzie miał parę zdań do dodania na temat Japonii, ale także innych sojuszników, bo przecież to nie tylko Japonia, ale właśnie także Australia między innymi jest tutaj kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych. No i pytanie o rolę tych sojuszników i ich stosunek do sprawy Tajwanu. Pan Paweł Berendt. Że jednak tutaj kluczowym sojusznikiem pozostaje Japonia i największy problem z nią jest w tym, że sami Japończycy nie wiedzą, co zrobią, co wyjątkowo irytuje i planistów w Tajpej, i w Waszyngtonie, ale też w Pekinie. Chińczycy to dość otwarcie przyznają, że w przypadku jakiegokolwiek scenariusza planowanego na Tajwan, niezależnie jak duży to będzie konflikt. Może tutaj dodajmy na marginesie, że amerykańskie ograniczone wojny nigdy nie wypalały, to zawsze okazywał się kiepski pomysł. Może z wyjątkiem Korei. I właśnie, włączenie się Japonii kompletnie zmienia sytuację. A nad scenariuszem konfliktu wokół Tajwanu Japończycy myślą już od 25 lat, od czasów trzeciego kryzysu tajwańskiego, kiedy nagle uświadomili sobie, że Pekin, Chiny Ludowe to nie tylko korzystny partner gospodarczy, ale też zagrożenie i to całkiem realne. Tutaj kwestia cały czas sprowadza się do tego, co robić. Są podziały na zwolenników włączenia się w taki konflikt, są przeciwnicy i to zasadniczo nie przebiega między partiami, ale wewnątrz partii. Też jest inny problem, mianowicie Chiny zaczynają działać przeciwko Tajwanowi, Stany Zjednoczone włączają się, dochodzi do eskalacji konfliktu, Chiny podejmują decyzję o ataku na
amerykańskie instalacje wojskowe na zachodnim Pacyfiku, w tym te położone na terenie Japonii. Pytanie, co robi wtedy Japonia? Jeżeli atak, no, trudno się spodziewać, że atak będzie ograniczony tylko do baz amerykańskich, japońska infrastruktura wojskowa i cywilna przy tej okazji oczywiście też oberwie. Kilka tygodni temu grupa parlamentarzystów z rządzącej partii liberalno-demokratycznej wystąpiła z wnioskiem o stworzenie, przegłosowanie japońskiego Taiwan Defense Act, który zobowiązywałby Japonię do działania w przypadku kryzysu wokół Tajwanu. Tylko moim zdaniem w ciągu najbliższego roku nie ma szans na uchwalenie czegoś takiego. Z tej prostej przyczyny, że Japonia jest cały czas w tej fazie przekazywania władzy. Po tym jak we wrześniu ubiegłego roku ustąpił premier Shinzo Abe, jego zastępcą został Yoshihide Suga, zaufany współpracownik Abe, ale z drugiej strony człowiek o dość słabej pozycji w japońskim systemie politycznym, tym partyjnym. I przez wielu poważnych maherów politycznych traktowany jako taki premier tymczasowy, przejściowy, dopóki nie zostanie wypracowany konsensus i nie pojawi się nowy, silny człowiek zdolny popchnąć Japonię w dalszym kierunku. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, no, poza tym niezdecydowaniem, japońskie siły samoobrony od ćwierć wieku przygotowują się do konfliktu wokół Tajwanu, czy konfliktu z Chinami. Są różne rozważane scenariusze. I Japończycy od początku zakładają, że będą musieli operować wewnątrz chińskiej bańki antydostępowej. No, tutaj odwołując się do tego, co mówiłeś, Jacku, Stany Zjednoczone w sporym zakresie robią się papierowym tygrysem, ale to samo można powiedzieć o Chinach. No, Amerykanie mówią, że mają wspaniałe systemy, Chińczycy tak samo. Różnica polega na tym, że amerykańskie zostały częściowo z większym lub mniejszym powodzeniem sprawdzone w realnych warunkach bojowych, chińskie nie. Znaczy, każdy może tak naprawdę powiedzieć, że ma rewelacyjne systemy. A też wiemy, są analizy i szwedzkie, i japońskie, które twierdzą, że cała strategia antydostępowa jest mocno przereklamowana. Może nie ciągnąc tego wątku, bo to jest materiał na osobną dyskusję, Japończycy zakładają utworzenie swojego bombla w bomblu, swojego bombla w chińskim bomblu antydostępowym i w oparciu o to walczenie o panowanie w powietrzu i panowanie na morzu właśnie w regionie działań. Chińczycy mają tego świadomość bardzo dużą, bo pomimo tych buńczucznych wypowiedzi polityków, propagandystów i wojskowych, ale też zwróćmy uwagę, takie agresywne wypowiedzi, to są oficerowie w randze do pułkownika, starszego pułkownika. Generałowie, admirałowie już wypowiadają się bardziej umiarkowanie i w mniej oficjalnych sytuacjach dość otwarcie przyznają, że tak, w sytuacji jeden na jeden z Tajwanem dadzą sobie radę bez problemu. Kiedy pojawią się Amerykanie, będzie to dużo bardziej skomplikowane, ale nadal leży w zasięgu możliwości. W momencie, kiedy wchodzą Japończycy, no to już się robi bardzo trudno. Jeden z admirałów nawet stwierdził, że w przypadku pełnoskalowego konfliktu z Japonią, to flota północna, czyli ta operująca na Morzu Wschodniochińskim i Żółtym, zostanie zatopiona w ciągu kilkunastu godzin, a podał mniej więcej 18 do 20 godzin, czyli już to samo daje nam pewne pojęcie o możliwych sytuacjach i postrzeganiu zagrożeń. Co do innych państw, o których wspominałeś, Marku,
Indie trudno powiedzieć, jak się zachowają. One mają swoje problemy z Chinami. To samo można powiedzieć o Australii. Tutaj to, też nie chciałbym za bardzo drążyć tego tematu, w którym jednak nie jestem specjalistą. Wszystko będzie zależało od tego, jak rozwinie się sytuacja i czy tak samo Australia, jak i Indie będą miały interes w dołączaniu się czy to do pełnoskalowego konfliktu, czy to do blokady Tajwanu, czy też kilku innych możliwych scenariuszy. I to też budzi obawy w Chinach, czyli no, to jest taka oczywista oczywistość. Chiny będą dążyć do tego, żeby w przypadku eskalacji nie poszła ona tak daleko, żeby sprowokować i Australię, i Indię. No, tylko plany mają to do siebie, że nie zawsze udaje się je zrealizować, a sytuacja często wymyka się spod kontroli. I na koniec tej rundy poproszę o zabranie głosu pana doktora Roberta Czulde. To nasze mi takie dwie refleksje. Jak się spojrzy z boku, jeżeli ktoś się nie interesuje tematem, patrzy na Tajwan, to będzie widział wyspę, która jest pierwsze mała. Po drugie, może uznać, że Tajwan w sumie nie jest istotny, no bo to nie jest ani potęga gospodarcza, ani to nie jest potęga militarna. Dla Amerykanów, co zostało też powiedziane, nie jest to kwestia żywotna, tak? Nawet nie mają sojuszu obronnego tych państwa, więc to można stwierdzić, że o co właściwie chodzi, skoro tak mała wyspa może doprowadzić do konfliktu. I jednocześnie to jest ten paradoks. Tajwan może doprowadzić do Tajwan, właściwie agresja na Tajwan, bo nie sam Tajwan. Agresja na Tajwan może doprowadzić do takiej wojny nawet światowej, globalnej, ponieważ to Tajwan staje się teraz zakładnikiem dwóch mocarstw, jest rozgrywany przez dwa mocarstwa, chińskie i amerykańskie. A druga refleksja, która naszła mnie słuchając poprzedników, to jest taka, że wojna jest tego rodzaju potworem, którego nie można kontrolować. Oczywiście na początku możemy zakładać różne scenariusze, ale to chyba Mike Tyson powiedział swego czasu, że strategia na walkę kończy się, kiedy dostaniesz pięścią w twarz. I na wojnie jest podobnie. Możemy przed wojną założyć różne scenariusze, jak różne państwa zachowają się, ale koniec końców my nie wiemy, co się stanie. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład dochodzi do jakiegoś tam konfliktu zbrojnego, wojny o Tajwan i przy okazji Chińczycy, korzystając z zamieszania, starają się przesunąć granice z Indiami na przykład, tak? I nagle wybucha jakiś tam spór ograniczony z Indiami i być może w tym czasie na przykład Pakistan uznał, że jest to najlepszy moment, żeby swoje porachunki z Indiami załatwić, tak? No, być może scenariusz jest to całkowicie fantastyczny, ale z drugiej strony no, życie bywa przewrotne i tego nigdy nie wiemy, więc wojna niestety bywa zupełnie nieprzewidywalna i te plany w pierwszych dniach czasem można już wyrzucić do kosza. Wydaje się, że wojny właściwie nikt nie chce, bo otwarta wojna współcześnie przynosi przede wszystkim straty finansowe, bo wojna jest bardzo kosztownym działaniem. Amerykanie mają doświadczenie po Iraku i Afganistanie, po dwóch wojnach, które w dużym stopniu wydrenowały budżet tego państwa i problemy gospodarcze, które Amerykanie mają od dłuższego czasu, są między innymi efektem tych właśnie wojen. Oczywiście tam jest wiele innych powodów, ale no, te wojny były bardzo, bardzo kosztowne. Dla Chińczyków to zostało też powiedziane, Chińczycy żyją z globalizacji, żyją ze swobodnego przepływu towarów, także potrzebują swobodnego przepływu towarów, żeby importować surowce energetyczne. W razie wojny Amerykanie próbowaliby zablokować na przykład cieśninę Malaka, co utrudniłoby Chińczykom dostawy surowców i wysyłanie wszystkich tych rzeczy z AliExpressu w świat, co daje także Chińczykom pieniądze. Więc no, ta wojna byłaby niewątpliwie dla Chińczyków niekorzystna. Więc gdyby spojrzeć na to wszystko racjonalnie, to wojna jest niekorzystna dla wszystkich. Ale z drugiej strony racjonalne jest także to, że starając się osiągnąć status mocarstwa, jeżeli mamy obecnie tą fazę walki hegemona z pretendentem, logiczne jest, że no, ten, który jest pretendentem, stara się jakoś tam tego hegemona gryźć po kostkach i wykorzystuje różne środki, a hegemon, mając świadomość słabnięcia, stara się tego pretendenta jakoś tam, póki jeszcze ma możliwość, spacyfikować, co koniec końców może prowadzić niestety do wojny. Więc z jednej strony
decydenci w obu państwach, tak, ograniczmy się może do Chin, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że to Chiny są tutaj stroną rozgrywającą. Oczywiście oni mogą też zakładać, że jakiś tam konflikt wokół Tajwanu będzie krótki i szybki i myśleć, że to jest racjonalne ich działanie, ale koniec końców może to się przerodzić w coś zupełnie większego. W sytuację, której po prostu w pewnym momencie już nikt nie kontroluje. Jeśli chodzi o amerykańskich sojuszników w regionie, to ta siatka amerykańskich sojuszników jest oczywiście znana. Tak? Mamy tradycyjnych sojuszników, Koreę Południową, mamy Japonię, Australię, Nową Zelandię. Mamy także państwa, które są w tej kategorii nowych sojuszników, Indie na przykład, aczkolwiek to jest też współpraca dość ograniczona na tej płaszczyźnie wojskowej. Takie państwa jak Singapur, które również zostały włączone w ten amerykański krąg. Pewne relacje z Wietnamem się w ostatnich latach również amerykańsko-wietnamskie ociepliły, wzmocniły, również na płaszczyźnie militarnej. Natomiast żadne z tych państw, te państwa mają sojusz z Amerykanami, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu, ponieważ obawiają się Chin i one chcą przede wszystkim uniknąć wojny, a nie wojnę prowadzić. Tak? Więc gdyby doszło do wojny o Tajwan, to wydaje się, że wszystkie te państwa przede wszystkim kalkulowałyby, jak nadal być państwem, które cieszy się spokoju, a nie z wojny. Jak tę wojnę od siebie odsunąć, tak? I nie chciałyby wojny, tak? Kiedyś mówiono, nikt nie chce umierać za Gdańsk, tak samo teraz nikt nie chce niestety z perspektywy Tajwanu umierać za Tajwan. Australijczycy, którzy są, współpracują z Amerykanami wojskowo, dbają o swój własny interes, co jest naturalne i to jest jak najbardziej logiczne. I w razie sytuacji kryzysowej musieliby zastanowić się nad tym, czy wchodzić po stronie Amerykanów, zakładając, że w ogóle Amerykanie będą chcieli prowadzić wtedy wojnę, wejść do wojny po stronie amerykańskiej, czy jednak starać się ten pokój utrzymać jak najbardziej, tym bardziej, że Australia ma duże inwestycje chińskie. Oczywiście teraz jest to w stanie wojny handlowej, ale w dłuższej perspektywie te relacje pewnie się unormują i Australia, czy także inne państwa, Korea Południowa, Japonia, muszą brać pod uwagę. I ostatnie zdanie, też pytanie jest, co my rozumiemy przez wojnę z Chinami i co my rozumiemy przez zwycięstwo z Chinami, no bo jeżeli nawet dochodzi do jakiejś wojny amerykańsko-chińskiej o Tajwan, tak, jeżeli ja jestem powiedzmy przywódcą Australii, to co ja rozumiem przez wojnę, to co jest celem tej wojny, to wyzwolenie Tajwanu, agresja na Chiny, nie wiem, okupacja Pekinu, okupacja Chin. Tak? No, wojna musi mieć jakieś określone cele, które możemy osiągnąć, które w ogóle można osiągnąć. Natomiast wojna z Chinami, przegrana z Chinami jest problemem, ale także zwycięstwo z Chinami również jest problemem, no bo co dalej? Mamy potężne państwo, które musimy okupować? No jest to oczywiście nierealne. No właśnie, pociągnijmy może ten wątek teorii wojny. Tutaj też została przez pana Roberta Czuldę wspomniana ta niepewność, która zawsze towarzyszy konfliktom, ta mgła wojny, klauzewicowska mgła wojny. W specjalnym raporcie agencji Reuters, który wyszedł pod koniec zeszłego roku, jeśli się nie mylę, zostały porównane potencjały Chińskiej Republiki Ludowej, Tajwanu. Właściwie można powiedzieć, że tutaj te zdolności obronne Tajwanu zostały rozłożone na czynniki pierwsze. Ten raport wykazał, że mimo tylu lat przygotowań do potencjalnego konfliktu z Chinami kontynentalnymi, dziś Tajwan boryka się z wieloma problemami. Przede wszystkim tutaj były wskazywane braki w szkoleniu rezerw, niedostateczne braki sprzętowe i wiele, wiele innych kwestii. Ten raport oczywiście mocno skupia się na takich kwestiach dotyczących właśnie porównania tych potencjałów militarnych, ale odwołując się do tego, co mówił pan doktor Robert Czulda, czyli do teorii wojny, do tego, o co de facto miałaby się toczyć wojna między Amerykanami a Chińczykami, co byłoby jej celem, a także jak ta wojna mogłaby wyglądać, bo wydaje się, i tutaj z kolei nawiązując do tego, co mówił pan doktor Jacek Bartosiak, możemy sobie również wyobrazić różnego rodzaju scenariusze w szarej strefie, poniżej progu otwartej wojny. Do takich konfliktów przecież w ostatnich latach przywykliśmy.
i kwestia Tajwanu w ten sposób mogłaby zostać rozwiązana przez Pekin. Porozmawiajmy zatem o tym, jak mogłyby wyglądać potencjalne scenariusze konfrontacji między Pekinem a Tajpej i o rozpoczęcie tej rundy poproszę pana Pawła Berenta. Może na początek odnośnie tej coraz bardziej rosnącej dysproporcji potencjałów, to musimy sobie uświadomić, że na przestrzeni ostatnich 20 lat Chiny rocznie wydawały na obronę mniej więcej 20 razy tyle co Tajwan. Że to już daje pojęcie o tej dysproporcji środków, jakimi dysponują, plus jeszcze zwróćmy uwagę, no jednak Chiny prawie 1,5 miliarda mieszkańców, druga gospodarka świata, Tajwan niecałych 30 milionów mieszkańców, chociaż na froncie wojny propagandowej, to też jest kolejny ciekawy wątek spowodowanej pandemią COVID-19, no, Tajwan daje sobie dużo, dawał sobie i dalej daje radę dużo lepiej niż Chińska Republika Ludowa, nawet cieszy się większym wzrostem gospodarczym niż Chiny. To po raz pierwszy też od mniej więcej ćwierćwiecza. Scenariusze są różne. Może najpierw mówiąc o tym scenariuszu pełnoskalowego konfliktu, i dlaczego on jest mniej pewny i nawet z perspektywy Pekinu mniej pożądany. Że najpierw tak, o co toczyłaby się wojna? Z perspektywy Chin jest to sprawa bardzo jasna. Propaganda trąbi o tym od roku 49. Dokończenie świętej sprawy zjednoczenia ziem chińskich. Tak więc Chiny walczyłyby o, nawet jeżeli nie podbój, to włączenie Tajwanu w chiński system polityczny. W przypadku Tajwanu sytuacja też jest bardzo jasna, czyli obrona niezależności wyspiarskiego państwa od Chin. No i teraz właśnie pytania, o co miałyby walczyć inne państwa? A tutaj się otwiera bardzo szeroki wachlarz możliwości i powodów, od powstrzymania Chin, uniemożliwienia zajęcia Chinom dogodniejszej pozycji, tego lepszego, szerszego wyjścia na ocean spokojny, aż po warunki gospodarcze, czy chociażby TSMC, produkcja półprzewodników, mikroprocesorów i układów scalonych, gdzie Tajwan jest potęgą światową i tak naprawdę nikomu by nie zależało, żeby Pekin położył na tym łapę. Krótko mówiąc, zresztą sami Tajwańczycy przyznają, wyspy obronić się nie da, ale to nie znaczy, że w przypadku inwazji, no, byłby to dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej z pacerek. Zresztą jak pisał już Sun Tzu, nie ma niezdobytych twierdz, są tylko takie, których nie opłaca się oblegać. O, Tajwan na pewno jest w tej kategorii twierdz, których nie opłaca się może nie tyle oblegać, co szturmować, bo jednak jest wyspą, czyli trzeba tam przewieźć siły i drogą powietrzną, i drogą morską. A ciśnina tajwańska to coś więcej niż forsowanie przeszkody wodnej typu rzeka. Po drugie, wyspa jest górzysta, co bardzo ułatwia schowanie własnych środków. I wreszcie w przypadku tej inwazji, Tajwan jest wyspą, ale punktów, na których, czy miejsc, w których można przeprowadzić spokojnie desant morski, jest kilkanaście. Jeżeli uwzględnimy do tego pływy morskie, to jednocześnie można lądować tak naprawdę w kilku miejscach, które można policzyć na palcach, co też bardzo ułatwia zadania obrońcom. I to jest najistotniejszy punkt tajwańskiego planu obrony. Mianowicie
Wartość bojową armii można, czy ocenę wartości bojowej danej armii i wystawiającego ją państwa można sprowadzić do dwóch czynników, czyli zdolności do zadawania strat i zdolności do przyjmowania strat. No, Tajwańczycy przyznają, że całkiem otwarcie, że głównym celem w przypadku obrony jest zadanie pierwszej fali desantu strat na poziomie 50%. I to sprowadza się do prostego pytania, ile worków z ciałami w imię świętej sprawy zjednoczenia kraju jest w stanie wytrzymać chińskie społeczeństwo. No jednak zwróćmy uwagę, Chiny się zaczynają starzeć. Według różnych ocen populacja zacznie się kurczyć już pod koniec tej dekady, albo nawet już zaczęła się kurczyć. Do tego dodajmy, że jednak większość chińskich żołnierzy to jedynacy. Krótko mówiąc, to widać zresztą, no, ich zadaniem jest zapewnienie spokojnej starości rodzicom, to konfucjańskie kultywowanie pamięci, kult przodków i tak dalej. No i właśnie w tym momencie ta podpora, w którą inwestowała cała rodzina, ginie w mało chwalebny sposób, dajmy na to, tonąc na zatopionej barce desantowej. Tutaj trzeba też pamiętać, że zwrócić uwagę bardziej na to, jak wyglądają kampanie werbunkowe do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jak świat długi i szeroki, to zwykle jest odnoszenie się bezpośrednio do zainteresowanego, czyli perspektywy, jakie stwarza wojsko, czy też jak kilka lat temu było u nas, dołącz do najlepszych. W Chinach jest odwrotnie. Kampanie rekrutacyjne są kierowane nie do chętnych, tylko do ich rodzin. Krótko mówiąc, wojsko jako możliwość zrobienia kariery, wybicia się, zapewnienia stabilnej przyszłości sobie i swoim najbliższym, czyli przede wszystkim starym rodzicom. No, w przypadku konfliktu, w którym ponoszone są straty i to niemałe, cały ten plan po prostu się rozsypuje, co zresztą było widać w ubiegłym roku, po tym jak Pekin nabierał wody w usta po starciach granicznych z Indiami w Himalajach. W ostatnich dniach przyznali się, że zginęło w czerwcu czy lipcu w walkach czterech żołnierzy, opublikowano nawet ich zdjęcia, ale z drugiej strony to już w sieci, też w chińskiej sieci, krążą zdjęcia wysokogórskich cmentarzy, gdzie no, straty liczone są na kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 osób. I teraz pytanie, jak Pekin zareaguje na stratę nie kilkudziesięciu ludzi w ciągu kilku tygodni czy kilkunastu tygodni, ale stratę kilku tysięcy w bardzo krótkim czasie. Tego nie da się zatuszować. Prosiłbym Pawła o podsumowanie. I w związku z tym pełnoskalowy konflikt należy uznać za bardzo nieopłacalny, chociażby z tego powodu dla Chin. Już nie tylko ze względu na konsekwencje gospodarcze, ale właśnie te wewnętrzne, społeczne podkopania autorytetu z legitymizacji komunistycznej partii Chin. Jak widać, jest to gra bardzo ryzykowna, w związku z czym Pekin stawia na scenariusze pośrednie z tej szarej strefy, o których mam nadzieję moi rozmówcy opowiedzą więcej. Dzięki wielkie za zarysowanie tej demograficznej i społecznej perspektywy potencjalnego konfliktu tajwańsko-chińskiego. Teraz o zabranie głosu poproszę pana doktora Roberta Czuldę.
Chiny chcą zająć Tajwan, ale nie chcą go niszczyć. To jest podstawa chińskich kalkulacji. Będą starały się ten cel osiągnąć bez wojny. To wynika oczywiście z szeregu powodów. Lepiej wojny nie prowadzić niż ją prowadzić. Chociażby dlatego, a po drugie, no, zabijanie innych Chińczyków na wojnie ciężko potem sprzedać ładnie i mieszkańcom Tajwanu po wyzwoleniu tego już Tajwanu i swoim własnym obywatelom. Tak, też raz jeszcze powiem, Chinom zależy na tym, żeby Tajwan zająć, a nie niszczyć. Dlatego też będą starali się tej wojny uniknąć. Tym bardziej, że operacja inna niż wojna jest mniej ryzykowna politycznie, jest ryzykowna mniej ryzykowna także militarnie. Z perspektywy Chińczyków najlepszym rozwiązaniem, mam na myśli oczywiście Pekin, rozwiązaniem byłoby powtórzenie, analogie bywają złudne, ale przyjmijmy taką analogię na potrzeby tego pytania. Chcieliby powtórzyć pewnie taki scenariusz z Krymu, gdzie Rosjanie zajęli Krym bez właściwie jednego wystrzału. Nagle część oficerów sił ukraińskich powiedziała, a nie, my jednak jesteśmy po drugiej stronie. Z perspektywy chińskiej to byłoby najlepsze, gdyby w pewnym momencie, przy okazji jakiegoś kryzysu, bo to oczywiście byłaby operacja przygotowana wcześniej, różne elementy, jakieś być może prowokowane zamieszki w Tajwanie i szereg innych działań, nagle pojawia się grupa oficerów sił zbrojnych Tajwanu, która mówi, a nie, jednak my nie wspieramy tego reżimu w Tajpej, my jednak wolimy być po stronie chińskiej. I nagle pojawiają się w Tajpej prochińskie demonstracje, które były oczywiście również inspirowane przez Chińczyków. I w tej sytuacji przybywają chińskie siły pokojowe, żeby zaprowadzić ład i porządek. Oddziały tajwańskie są pozbawione przywództwa, oficerowie aresztują władze cywilne. Taki scenariusz w białych rękawiczkach byłby najlepszym scenariuszem i Tajwan takiego scenariusza również się obawia. Całkiem niedawno prezydent Tajwanu Tsai powiedziała, że jednym z najważniejszych zagrożeń, które płyną ze strony Chin w stronę Tajwanu, jest coś, co ona nazwała wojną świadomościową. To jest element, który sięga jeszcze czasów Związku Sowieckiego. Chińczycy również to stosują, czyli stosowanie innych instrumentów oddziaływania na państwa, wrogie instrumenty, które mają sprawić, że to państwo, władze tego państwa będą robiły to, co my chcemy, ale bez użycia siły, stosując służby specjalne, stosując media, stosując szeroko pojętą propagandę. I tego się Tajwańczycy obawiają, że w pewnym momencie ta chińska tajna operacja urabiania umysłów Tajwańczyków sprawi, że Tajwańczycy powiedzą, a w sumie po co nam ta niepodległość, co my z tego mamy? Gospodarka, no, wygląda jak wygląda, mało kto nas uznaje, przyłączmy się do potężnego państwa chińskiego i koniec końców tak się może stać. Więc to jest to, co powiedziałem, coś, czego się Tajwańczycy niewątpliwie obawiają. I zmierzając powoli do końca, trzeba mieć też na uwadze to, że Chińczycy, Pekin patrzy na działania militarne na dwa sposoby. Pierwszą kategorią działań militarnych jest wojna. Tak, czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej, jest możliwe, ale właściwie nikomu na tej wojnie nie zależy, co oczywiście nie dotyczy, że ona nie wybuchnie. A drugi rodzaj działań militarnych, o których mówią Chińczycy, są to działania inne niż wojna. To mówią także Rosjanie i szereg innych państw. Tak? Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Chińczycy w ramach próby zajęcia Tajwanu właśnie stosują na przykład blokadę morską i wówczas starają się zagłodzić Tajwan od strony morza. Tajwan nie byłby w stanie przełamać tej blokady morskiej. Żadne inne państwo również nie próbowałoby tej blokady przełamać. To trudno sobie wyobrazić, że Japonia nagle wyśle swoje okręty, żeby przełamać blokadę Tajwanu. Z jakiej racji miałaby to Japonia robić? Amerykanie mogliby próbować, mają dość daleko jednak do Tajwanu. Stworzenie jakiegoś mostu powietrznego z Japonii, no, byłoby niewątpliwie trudnym. Pytanie też, jak długo taki scenariusz mógłby być realizowany. Chińczycy mają czas, mogą taką blokadę prowadzić właściwie bez końca. No, już teraz robią takie działania, na przykład w odniesieniu do Filipin, gdzie wysyłają dużo okrętów wojennych, łodzi rybackich, uzbrojonych łodzi rybackich i otaczają na przykład jednostki filipińskie. Tak? No i co tu właściwie Filipiny mogą zrobić? Co będą strzelać do Chińczyków? Podobnie Wietnam na przykład, tak? Ma problem z Chińczykami. Chińczycy wysyłają swoje jednostki i co może Wietnam zrobić? Będzie strzelał do Chińczyków, będzie ryzykował wojną. Taki scenariusz użycia wojska, ale bez deklarowania wojny jest również czymś, czego się Tajwan musi obawiać i także sojusznicy, czy jeden sojusznik, czyli Amerykanie. I jak reagowaliby na użycie przez Chińczyków sił zbrojnych, które nie prowadzą do wojny? Tak, zobaczmy znowu analogię do Ukrainy. Tak? Rosjanie użyli sił zbrojnych na Ukrainie,
ale nie ma przecież wojny między Ukrainą a Rosją. Mimo, że obie strony się zmagają w dużym stopniu zbrojnie. Tak? Ukraina tej wojny przecież nie wypowiedziała stronie rosyjskiej. Tak? Więc można sobie wyobrazić scenariusz, w której Chińczycy używają sił zbrojnych, ale po drugiej stronie nie ma odwagi, żeby odpowiedzieć zbrojnie, żeby tej wojny nie wywoływać. Mhm. Bardzo dziękuję. Pan dr Jacek Bartoszek. Dobrze, przejdźmy trochę też, przyjąłem trochę szczegółów takiej kampanii, jak mogłaby wyglądać, ale zacznę od teorii wojny. Otóż o co mogłaby być ta wojna, właściwie co strony chciałyby osiągnąć? Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że nie wygląda na to, że jest możliwy wielki deal chińsko-amerykański, jak uspokoić napięcie. Właściwie w ciągu ostatnich 2-3 lat kłócą się o wszystko. O wszystko, o technologię, o propagandę, o narrację, o dorobek cywilizacyjny, kulturę, rządy, władze. Też ani w chińskiej kulturze, ani amerykańskiej nie ma akceptacji gry o równowagę. Amerykanie od kiedy wbiegli na scenę światową, rządzą nią właściwie, a Chińczycy czują się, że to jest naturalne ich miejsce, że są najpotężniejsi. Ja nie widzę w ogóle tutaj miejsca na dogadanie się. A to oznacza, że jesteśmy w sytuacji sprzed 1914 roku i tylko wysokiej jakości dyplomacja, która mityguje napięcia, może powstrzymać bieg drabiny eskalacyjnej w kierunku uzyskiwania sprawczości, która będzie dominować i prowadzić do wojny. Bardzo mi to przypomina sytuację sprzed I wojną światową, zresztą powtarzam to za Kissingerem. Co do Tajwanu, bo to trzeba sobie też o tym powiedzieć, Tajwan ma słabe wojsko. To nie jest już armia poborowa, to jest armia ochotnicza, zawodowa, ale jest słaba, niedoposażona, jednostki są nieukompletowane. Ci Amerykanie, którzy to widzieli, mówią, że to jest słabe wojsko, wbrew temu, że na papierze mają jakiś tam sprzęt. I oczywiście geografia akurat wojskowa służy Tajwanowi. Następna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to Amerykanie wyeskalowali napięcie o Tajwan sami, oczywiście odpowiadając na wcześniejszą eskalację. To, co powiedziałem, podlali benzyną tlący się konflikt, który miał pokazywać erozję ich wiarygodności i w 2019 roku, gdy Trump chciał pokazać, jak Amerykanie są narzucić wszystkim na świecie swoją wolę, rozpoczęłem to taką program wizyt przedstawicieli amerykańskich na Tajwanie i to spowodowało, czyli jak gdyby naruszenie tego ekwilibrium, tej równowagi takiej statusu Tajwanu i to spowodowało, że Chińczycy zaczęli przekraczać tą taką ustaloną linię graniczną w dziedzinie tajwańskiej samolotami i od tej pory cały czas mamy do czynienia z wejściami w tą strefę chińskich systemów powietrznych, platform. Na dodatek według analityków Council for Foreign Relations, na których tutaj będę się kilka razy teraz powoływał, Chiny rozpoczęły przygotowania do wojny. To znaczy nie to, że są w systemie mobilizacyjnym zupełnie, ale w kontekście surowcowym, przygotowań wojskowych, magazynów, rozpoczęły, są w pre-war mode, tak? Czyli w sytuacji przedwojennej. To powinno nam dużo powiedzieć na temat tego. Są trzy możliwe scenariusze konfliktu o Tajwan. Każdy z nich jest lepszy albo gorszy dla Chin, albo lepszy albo gorszy dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dla stabilizacji sytuacji. Zacznę od takiego średniego, który moim zdaniem nie jest za bardzo korzystny dla Chin kontynentalnych. Otóż Chińczycy nie musieliby zajmować cele Tajwanu, bo celem Chin jest spowodowanie, żeby Tajwan z czasem sam stał się częścią Chin kontynentalnych, sam o to poprosił i nie musi się to wydarzyć za 2 lata. To Amerykanie są punktem ciężkości, bo Amerykanie przeszkadzają w tej trajektorii, podburzając Tajwan do tego, żeby nie chciał akceptować takiego powolnego wciągania w orbitę chińską. W związku z tym celem wojny są Amerykanie i amerykańska wiarygodność, że są w stanie utrzymać Tajwan na powierzchni. To jest punkt ciężkości. Nie Tajwan jest punktem ciężkości, nie lądowanie na Tajwanie, tylko wiarygodność amerykańska jest punktem ciężkości, podobnie jak na wschodniej flance. To wiarygodność amerykańska jest punktem ciężkości ewentualnej wojny Rosji na przykład przeciwko Polsce. W związku z tym Chińczycy mogą zająć na przykład wyspy, kilka wysp, na przykład wyspę Taiping w archipelagu Spratly na Morzu Południowochińskim, mogą zająć wyspę Pescadory, które są bliżej już kontynentu chińskiego i pokazać, że Tajwańczycy nic z tym nie mogą zrobić. Tak? To spowoduje kryzys międzynarodowy, reperkusje, no ale Chińczycy mogą być przedstawieni jako agresorzy. Amerykanom łatwiej byłoby zmontować koalicję, decoupling, to czego Chińczycy nie chcą. W związku z tym ja uważam, że to nie jest scenariusz prawdopodobny i popełnili błąd.
Drugi scenariusz jest bardzo mądry. To jest właśnie ta kwarantanna, która jest dopuszczalna w prawie międzynarodowym. Na przykład w związku z tym, że według prawa międzynarodowego Tajwan jest w sumie częścią Chin, no i jest COVID, albo Chińczycy oskarżają, że Amerykanie dostarczają broń, która deeskaluje sytuację i destabilizuje, znaczy eskaluje sytuację i destabilizuje Chiny kontynentalne, to mogą ogłosić strefę wyłączonego ruchu, że nie wolno pływać statkami, okrętami ani samolotami na Tajwan. I oni będą tylko pozwalać, kto wchodzi, tak jak Amerykanie zrobili z Kubą w 1962 roku. I Chińczycy będą w stanie to wyegzekwować, bo mają setki dosłownie tysięcy statków rybackich, mają mnóstwo w marynarce wojennej, małych, średnich okrętów, mają oczywiście Straż Ochrony Wybrzeża, tak, Coast Guards, nie wiem oczywiście jak po chińsku się to nazywa, dominują. Mają też, to jest ich podwórko, mają system świadomości sytuacyjnej z sensorami, który będzie kontrolował, co wlatuje i nie wlatuje. Będą w stanie to wyegzekwować, bo będą mieli przewagę systemu świadomości sytuacyjnej, będą mieli sytuację przewagi logistyki własnej oraz liczby okrętów. W ogóle też każdy rybak będzie donosił, czy jest kontrabanda, czy ktoś łamie. Każdy rybak, każdy jachcik chiński podłączony do Huawei'a będzie raportował. W związku z tym Chińczycy mają przewagę systemu świadomości sytuacyjnej, będzie to przypominało oblężenie twierdzy, na przykład twierdzy Wielkie Łuki albo Smoleńska kiedyś, albo Pskowa, gdzie od przepływów strategicznych oddzielamy, a pozwalamy żyć tej twierdzy sobie. Nawet niektórym handlować dalej z Chinami, ale na naszych warunkach. I mówimy, że to jest kwarantanna, że to nie jest blokada. I stawiamy społeczność międzynarodową w tym stanie w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że po pierwsze, znajdą się tacy, co powiedzą, że to jest zgodne z prawem międzynarodowym i Amerykanie nie przesadzajcie, no to jest możliwe. Wy też to robiliście z Kubą, poza tym dostarczaliście broń, a Tajwan jest częścią formalnie Chin kontynentalnych. Nikt nie będzie chciał na wojnę iść nuklearną o taką sprawę. Tak? I to jest właśnie ta różnica witalnego, żywotnego interesu i nie. Druga rzecz taka, że ciężar decyzji przeciwko temu spocznie na Ameryce i sojusznikach i mogą mieć różne pomysły na to. Zresztą grozi nam też, tak sobie pamiętajmy o tym na wschodniej flance. Rozpoczną się negocjacje, co to znaczy kwarantanna, dyskusje w ONZ-cie, rozpocznie się, Tajwańczycy będą miękli, bo będą tracili gospodarczo, tak? Będą czuli, że panami ich sytuacji są Chiny kontynentalne i nie trzeba będzie okupować Tajwanu wcale. Będą mogli sobie dalej chodzić, funkcjonować, handlować, tylko Chińczycy będą decydowali, jaki mają kontakt z zewnętrznym światem. Na dodatek, jakby to powiedzieć, Amerykanie będą musieli zmontować koalicję, która, żeby to pokonać, będzie musiała stosować kontrblokadę albo przełamanie w tym uderzenia w cele w Chinach kontynentalnych, co jest wysoko eskalujące i będą się narady na ten temat, jak na to zareagować, wojskowe, będą takie kłótnie, już nie mówiąc o tym, że trzeba mieć poparcie kongresu, prezydenta, znowu się pojawi kwestia, czy jest żywotny to interes amerykański. Będzie musiała być ustalona lista, gdyby chcieli zastosować kontrblokady na Malace, na Ryukyu i tak dalej, to Chińczycy też zastosują to samo i zablokują dostęp Japonii do rynku chińskiego. I pamiętajmy, że spora część handlu światowego też przechodzi przez cieśninę tajwańską, gdzie będą panować Chińczycy i przez Morze Południowochińskie, więc Europejczycy się zdenerwują. Arabia Saudyjska się denerwuje, cały system światowy, globalny, więc będą ciągłe negocjacje, będzie w kontrblokadzie, będzie negocjacja listy towarów, co Amerykanie mogą puszczać, nie mogą puszczać. Będzie kłótnia, kto ma to pilnować, czy Australijczycy tak samo, czy nie. Innymi słowy, dla chińskich strategów może powstać taka sytuacja, że to jest negocjowalna, znaczy będą kontrolowali tą drabinę eskalacyjną i pokazywali, że Amerykanie są bezzemni, bezsilni i jeszcze sami będą w swoim systemie antydostępowym stworzą bańkę, że jak gdyby oni będą panowali, na jakich warunkach się toczy ta sytuacja. No i trzeci scenariusz, że decydują się na pełną inwazję i to może być tradycyjne morskie lądowanie, bardzo ryzykowne, bo systemy antydostępowe teraz mają przewagę nad systemami ofensywnymi przy lądowaniu, albo coś w stylu Krety, lądowania na Krecie spadochroniarzy niemieckich albo Norwegii, prawda, w 1940 roku, czyli kombinowanej operacji morsko-powietrznej, albo lądowania w Falklandach, co oczywiście jest ryzykowne, bardzo trudne i ja uważam, że Chińczycy, gdyby naprawdę chcieli to osiągnąć, nie powinni tego robić. Uważam generalnie, że powinni zastosować metodę salami, czyli pokazywania erozji wiarygodności amerykańskiej przez takie ruchy, jak teraz robią i ewentualnie kwarantanny, gdy poczują, że Amerykanie naprawdę nie znajdą w sobie woli do eskalacji, która i tak byłaby trudna wojskowo, bo moim zdaniem nie sposób pokonać kwarantannę chińską na morzu, tam na morzach zachodniego Pacyfiku. Zwróćcie panowie uwagę, jakie liczby logistyki morskiej mają Amerykanie. Amerykanie nawet nie byliby w stanie utrzymywać tempa operacji
zakładanej. No i jeszcze ta kontrblokada, o której byśmy powiedzieli, załóżmy na Chiny, no nie tylko zburzyłaby świat, złamałaby wolność strategiczną rzepu, wszystko co znamy, spowodowałaby, że przestaliby sobie ludzie płacić dług, Amerykanie Chińczykom, Chińczycy przestaliby kupować i tak dalej, byłoby wielkie disruption, tak, w świecie, no to Chińczycy dalej mieliby Eurazję, masy lądowe Eurazji, przez które by handlowali, sprowadzali ropę, Rosjan i tak dalej, w związku z tym uruchomione by zostało domino jak w Sarajewie w 1914 roku. Dziękuję bardzo. Ten mało optymistyczny scenariusz na koniec wybrzmiał, ale myślę, że bardzo jest istotne, żebyśmy pamiętali o tym, że sytuacja na Tajwanie jest dynamiczna i niestabilna. Na pewno do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem całego regionu Indo-Pacyfiku będziemy wracać w rozmowach w Układzie Sił na Świecie, także w miesięczniku Układ Sił. Na początku tego nagrania zachęcałem Państwa do zakupu tego najnowszego numeru, tam bardzo dużo artykułów właśnie na temat Chin i ich relacji ze światem. Panom bardzo serdecznie dziękuję za owocną, tak myślę, dyskusję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dziękuję bardzo. Paweł Berendt, analityk do spraw obronności Dalekiego Wschodu, Instytut Bojma, Nowa Konfederacja. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Oraz pan dr Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki, a także współpracownik miesięcznika Układ Sił. Serdecznie dziękuję. Dziękuję i zachęcam do zakupu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia przy kolejnej okazji, przy kolejnej debacie Układu Sił. Do zobaczenia.